Następujące przedmioty należy dostarczyć prawdopodobnie. Zatoka Ponury przystani nie później niż w piątek. Skafandry do nurkowania typ 5 i 6. Zbiorniki powietrza i pompy 4. Żywność w puszkach 18 skrzyń. Rzeczy osobiste 6 skrzyń. Z nazwy instrumentalne badawcze 7 skrzyń. Nieprze. Rury odprowadzające 24. Stacja telefoniczna i przewody 1. Generator prądu 1. Odpowiedzialny za O kurde, ale się wystraszyłem. O ty! Patrzcie, to jest chyba ten gość, co żeśmy mu wtedy życie uratowali. Ale się wystraszyłem, ja pierdzielę. Ech, ochłonę. Jeszcze słychać głosy jakieś. Patrzcie, tu jeszcze jest wejście. W każdym razie cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. I jak widzicie, jestem z powrotem w kwaterze, ponieważ no utknąłem, bo byliśmy u tego Rogera, Roberta. I jak widzieliście, no nic tam się nie działo, więc postanowiłem tu wrócić, bo tu musi być raczej odpowiedź. No i się nie myliłem. Powiem, że momentami ta gra jest straszna, ale w sumie to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Czyli muszę chyba tam skoczyć do góry z powrotem. Już idziemy tam zerknąć. O, tu jest ten kask, znowu. Tylko teraz rozbity. Nie mogę podnieść niczego więcej. Już tylko sobie wejdę jeszcze tutaj w skróty klawiszowe, bo nie wiem, gdzie mam przedmioty, tabulator, mapa. Teczka to jest C. Na ekwipunek. Nie ma, czyli jednak dobrze wchodziłem, bo już myślałem, że coś tutaj. Dobra. Możemy patrzeć, ile mamy na wyposażeniu. Bardzo dużo prochu i łusek, więc w sumie może starczy tych naboi. Tylko przeładuję sobie broń. Druga też jest przeładowana, ale chyba ma większą pojemność. Okej. Proch strzelniczy, dobra. Dobrze, więc teraz sprawdźmy, co się dzieje tutaj jeszcze. Kolejną rzecz mam. Następujące przedmioty. Okej. Zatoka Ponurej Przystani. Zatoka Ponurej Przystani. Gdzieś na terenie Zatoki Ponurej. Czyli no gdzieś tutaj, tylko nie wiadomo gdzie. Więc prawdopodobnie będziemy musieli się tutaj cofnąć. Manifest. A, zebrane na molo w Zatoce Przystani. Dobra, gdzie mamy molo? To chyba też, no raczej to. Chyba tylko to, albo to. Nie wiem, czy to mogliśmy w ogóle wejść. Dobra, w każdym bądź razie trzeba się raczej tam udać. Ale zanim tam się udamy, pójdziemy jeszcze tutaj, bo tutaj się coś ewidentnie dzieje. Tylko musimy podejść sobie na górę. O, i zobaczymy, co się tutaj w ogóle wydarzyło.
Tu jest... Drop the papers. Smash the rest. Co to w ogóle jest? Co to za ludzie? Ten tutaj coś zabiera. To jest chyba ten typ, którego ja teraz zabiłem. Tak mi się wydaje. To jest na dole. Tak, czy oni tutaj zabierają to wszystko? Burn it all. Make sure you get the adverts. Wszystkie chyba dokumenty tutaj, jakieś mocne dowody zostały. Zniszczone. Czy tu jeszcze mamy jakimś... u góry jeszcze coś jest. We don't have time to pick it. Stand back. Time to figure this out. Dobra, czyli pierwsze to było to. To było drugie. To było trzecie i na końcu spalili tutaj te wszystkie dokumenty. Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. No, to niedobrze. Bardzo niedobrze. To znowu te wizje jego. Archiwum ekspedycji zostało zniszczone, ale nadal jest pewien trop. Opuścili miasto na pokładzie frachtowca z Zatoki Ponurej Przystani. Być może kronika ma jakieś artykuły, ogłoszenia o rzeczonym frachtowcu. Okej, czyli teraz na pewno musimy udać się do gazety. Tak. W porządeczku. Wiecie co, ja sobie tutaj zażyję... lekarstwa. Dobra, starczy. Teraz mi się wydaje, że tutaj już raczej nic ciekawego nie znajdę. Dobrze, się cofnąłem tutaj do tej tutaj siedziby. No to nie dawało mi spokoju, że jednak coś to jest buta było, tylko chyba za szybko w tamtym odcinku podszedłem tutaj do tej sprawy. Obiecuję poprawę. Dobra, lecimy dalej, więc teraz by się przydało pójść tutaj do gazet. Czyli muszę iść w tamtą stronę, tak. Zgadza się, gazety tam mamy. Okej, no to biegniemy. Słońce pa... deszcz pada, słońce świeci. No, zdarzało się też u nas taka pogoda. Ciekawa gierka, naprawdę podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Przy okazji jeszcze się rozglądam, żeby w razie czegoś się tutaj jeszcze dowiedzieć, zobaczyć, żeby czegoś nie ominąć. Nie wiem, czy aż takie ukryte są tutaj rzeczy. Okej. Tak z daleka miałem wrażenie, że jednak mogę tu wejść. Dobra, idźmy sobie jeszcze raz tutaj na te archiwum. Zaglądaj do różnych archiwów, bla bla bla. Różne archiwa zawierają różne rodzaje informacji. Na przykład w ratuszu znajdziesz informacje o mieszkańcach. A
Kurde, właśnie, ja tutaj sobie zmieniłem, żeby zobaczyć, o które ikonki tak naprawdę chodziło, bo w ogóle mi się nie pojawiały te ikonki. Ale to... Jeżeli poziom tylko gry ma znaczenie, że tu jest taka ikonka, no to chyba każdy się może domyśleć, że to chodzi o archiwa, ale dobra. Palone gazety. I my potrzebujemy na pewno... Osoby to może nie. Ale zatoka przystani. Artykuły i ogłoszenia. Jeszcze osoby to bardziej mieszkańcy. O, i już coś jest. Ogłoszenie o wynajmie statku. 30-tonowy statek Tytania jest obecnie dostępny do wynajęcia. Statek jest w pełni wyekwipowany do usług transportowych, jak również do wypraw pomorskich oraz eksploracji. Za cenę 70 nabojów karabinowych lub ich odpowiednika za tydzień wynajmu. Zainteresowani uprzejmie proszeni się o kontakt. Aha, tak, troszeczkę polszczyzny tutaj nie ma. Kiepsko przetłumaczone, ale gra jest na tyle fajna, że nie przejmujmy się tym. Zainteresowani uprzejmie proszę o kontakt z kapitanem Sandersem, aby dowiedzieć się więcej. Można go znaleźć na molo numer 3 w porcie. Okej, okay, czyli prawda, no, na molo, czyli pewnie pod trójkę będziemy musieli iść, czyli na to molo. Dobra. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj będzie. Może port odkupienia. Reklamy. Nic nie ma. Raczej już tutaj nic nie znajdziemy. Bo chodziło nam o frakt. Tak, bo tylko o nim mieliśmy znaleźć informacje. No dobrze, to wszystko, co potrzebujemy. Można z nim zagadać? No, dzięki bardzo. Okej, okay, lecimy sobie dalej. Na molo. Przydałoby się teraz tutaj właśnie molo numer 3. Czyli tutaj by się udało. Tak. Okej, okay, więc my musimy się udać tutaj i szybką podróż sobie zrobić do... Nie wiem, czy w ogóle tak mogę, ale chyba tak. Zobaczymy zaraz. Najpierw musimy się udać tutaj w stronę Księżyca. Czemu ja naokoło biegnę? Tego nikt nie wie. Dobra, będę musiał tutaj przepłynąć kawałek. Siemaneczko. Musimy tutaj naokoło pobiec, bo niestety tam portu nie było. Zabił go, nie poczuł w ogóle. To nieźle. What's your problem? Tak, tutaj i tutaj podpłyniemy, dobra.
skakujemy, bo to bardzo pilna misja jest. Taki kawałek płynąć. Ja bym się chciał dostać tutaj. Mapa, przypnij wybrany, przytrzymaj interakcję. Jest jak szybkie w ogóle te? Szybka podróż? Punkty orientacyjne. Nowa lokacja przecież przez skorzystanie z budek telefonicznych. Kurde. Nie mamy żadnej lokacji. Zresztą kawał drogi, żeby tutaj się teraz dostać. Pewnie gdzieś tu była budka, ja nie zauważyłem. Cholera jasna. W sumie motorówką może nie jest aż tak tutaj. Aż tak daleko. No dobrze, nie mamy innego wyjścia. Zobaczymy, czy nam dobrze w ogóle pokaże. Nie, no dobrze pokazuje znacznik, bo czasami mam wrażenie, że ten znacznik nas troszkę tutaj wała robi. Kroplą deszczu namaluję cię. No w sumie to nie ma znaczenia, tak, czy ja tędyk wyskoczę, czy tędyk. Muszę uważać, żeby zaraz się nie okazało, że to jest przez potwory ogarnięte wszystko. To ja mogę im jednąć, ale fajnie. Dobra, idziemy tędy. Żeby tu zaraz jakieś potwory nie wyskoczyły, bo... Nie, tutaj chyba luzik. Ludzie są potworami. Musimy szybko dotrzeć na te molo. Właśnie muszę się od razu rozglądać też za tymi... za budkami telefonicznymi, żeby sobie tutaj szybko podróżować. Wyglądało, jakbym mógł na nie wejść. O, tu jest budka telefoniczna. Dobra. Idziemy, mamy tutaj misję do zrobienia. Ja już wiem, gdzie jesteśmy. Ten tam żyga chyba za dużo wypił. Zobaczymy, czy któryś to z nich jest. Czemu on tak krzyczy? Hey, help. Help. What's going on? Sea creatures swarmed over the piers. I hid here, but these walls won't stand up to them. Please help me. I'm looking for Captain Sanders. Is he here in the port? Did the creatures get him?
I saw Sanders. Help me. Wygląda jak ten taki aktor znany. Jeśli przykucniesz, przeciwnicy mogą cię nie zauważyć. Przeciwnicy są w stanie nadszarpnąć zarówno twoje zdrowie, jak i psychiczne, fizyczne. To będą dla ciebie nieprzyjemnymi niespodziankami, ale większe strząsowe punkty. Amunicje, zapasy są znikome, rzadko spotykane. Szablownictwo, wytwarzanie jedne źródło zapasów. Broń sama się nie przeładowuje. Dobra. Okej, no to jestem przygotowany. Przeładuję tylko. Tu już jest chyba wszystko. Mamy 8 naboi. Muszę być też skupiony. O, ja chyba tak ciągle będę chodził. O, jest potwór, już patrzcie. Może mnie nie zauważy. No co jest? Ten jakiś jest pierdolnięty. Dobra, wpadł do wody, śmierdziel. Okej, okay, elegancko. Gdzieś się ciężko było go w niego trafić, nie? A mimo wszystko dostał nawet, ale... Every chamber still stinks of burnt powder. Dobra. Shot dead, point blank. No to nieźle. Łuski, dobra. Musimy sobie od razu zrobić trochę broni. Zabiłem potwory morskie, które bla bla bla. Dobrze. Okej, okay, ale jeszcze tutaj się rozejrzę po tym porcie. Nie wiem, czy i tak nie muszę najpierw właśnie pójść mu dać tych dowodów. Ciągle się wizje pojawiają jego. O kurwa. Wypierdalaj. Ale mam ciarki. Jezu, jak ja się boję tutaj. Nie wiem, czy jest sens tu wchodzić, czy pójść najpierw do tego Andersa, czy do tego gościa. Ja, kapitan Jeremiah Sanders, mniejszym zgadzam się zabrać na pokład mojego statku Titanii osoby wyznaczone przez Roberta oraz ładunek opisany w załączonym manifestie oraz udzielić im wszelkiej potrzebnej pomocy, włączając w to pomiary głębi oraz wsparcie w nurkowaniu w celu podwodnej eksploracji i badaniu życia morskiego. Wyżej wspomniane warunki zostają dopełnione w poufnych lokalizacjach na terenie Hood Bay. Następnie Tyrania zapewni transport wszystkim pasażerom do portu Octamont. Zapłata stanowić będzie 70 nabojów. Dobra. Cape Cod. Remarks here, but they've been erased. Okej, okay, chyba tutaj już więcej nic nie mamy. This would be a weird artifact in any collection. Właśnie, czekajcie. O, nie mam umiejętności wciąż. Zawsze ładny dodatkowy nabój przeznaczą szansę na... O! Ach, no tak. Miałem punkt dostępny wiedzy. Żywotność.
No widzę, że sporo tej rzeczy trzeba będzie spędzić z tą grą. Jest sporo czasu, żeby te rzeczy zrobić, co ja powiedziałem, to w ogóle chyba nie wiem sam już. Dobra, tam już raczej wejścia nie ma. Okej, chyba mamy wszystko tutaj już zbadane. Możemy opuścić pokład i przejść się... O, znowu mamy tutaj wejście. O, i będziemy mieli tutaj zadanie. Jak to było? Tu była walka, dobra, ale tutaj też była walka. Tu też się coś działo. You can't take me. Eat this. Ten chyba jak uciekał, to ten go tutaj zabił. Tak, to jest, wygląda właśnie ten gość, który prosił nas o pomoc. Tak wygląda. Tak, on, a, bo on uciekał. Jeden wyleciał za burtę. Are you telling me we ain't allowed rum? Let's get a handle on what actually happened here. Tak, to była kłótnia. All we've seen. Are you telling me we ain't allowed rum? Dobra. Tutaj chyba się chcieli dogadać. To the mayor with you. Die, die. Albo to są inni ludzie. W każdym razie ten dziadek tutaj uciekał. Był, zabił tego gościa i może wtedy potwory właśnie go zaatakowały. You can't take me. Eat this. For whatever reason, the crew went berserk. Only one man got away. A ten znowu ma to wizję. No dobra, połącz tropy. Między członkami załogi wywiązała się bójka, tylko jeden człowiek przeżył, więc raczej muszę iść do tego tutaj gosteczka. Zaraz. Tak, już tego nie mogę wziąć, bo już mam rewolwer. Dobra, to niepotrzebnie go tutaj w ogóle ruszałem. Chodźmy zobaczyć, co on nam powie. Now, tell me about Sanders. He got back several hours ago. Those things, they came because of him. What happened on the Titania? It was horrible. A damn massacre. I heard the shots. I went out. I saw the whole thing. Sailors bleeding, dying. Blood hit the water, and then, well, then the wild beasts came to feast. I gotta find Sanders. Where is he? Saw him get away. Just after the shooting. Ran for the pier. Didn't see where he went after that. Did you see anyone else from the expedition? No. Only Sanders. I'd bet my life no one else made it back. Dobrze, teraz pewnie możemy połączyć. Kapitan portu widział, jak Sanders opuszcza przystań. Jedyny, który ocalał z Warg przy trzecim molo w zatoce. Ponurej przystanie był człowiek poważnie ranny w bark. Kapitan Sanders najprawdopodobniej jest tym rannym mężczyzną i próbuje teraz otrzymać pomoc medyczną.
Okej. The mayor is cursed these days. The mayor is cursed these days. Więc teraz pewnie musielibyśmy się udać do szpitala. Szpital jest aż tutaj. Właśnie, zerknijmy jeszcze. Zebrano kluczowy dowód, dobra. Tu mamy zebrany komplet, to jest kluczowy dowód. Okej, więc teraz na pewno by się przydało poszukać może jeszcze śladów jego, albo nie, no, chyba się udamy od razu bezpośrednio do tego. Do szpitala. Bo jeżeli on nie ma nic do ukrycia, no to raczej tam będzie szukał pomocy. Jeszcze tutaj potrzebujemy miejsca. No dobra, trzeba się udać do szpitala. Więc cóż, jak widzieliście, było tutaj dosyć bardzo gorąco w tym odcinku. W kolejnym odcinku poszukamy nadal. Będziemy rozwijać zagadki, ale wtedy poszukamy sobie tutaj naszego kapitana Sandersa. No i zobaczymy, co tutaj dalej gra przyniesie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!